Wybór był naprawdę bardzo trudny, dlatego że wszystkie nadesłane prace były tak piękne, że rzeczywiście bardzo trudno było się zdecydować, ale po długim namyśle i wielu dyskusjach komisja wybrała pracę, którą sporządzili uczniowie z Technikum Architektury Krajobrazu z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych Bursy Szkolnej. Tak będzie w przyszłości wyglądało nasze rondo. Wydaje mi się, że to jest element promocji naszego pięknego miasta, a jeśli w ogóle młodzież chce wziąć udział i włączyć się właśnie w taką piękną inicjatywę, to to jest budowanie właśnie tego lokalnego patriotyzmu w mojej ocenie. Także jest to dla nas bardzo ważne i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że spotkało się z takim odzewem i tak cudne naprawdę projekty napłynęły z takiej dużej liczby szkół. Jak tylko usłyszeliśmy ze strony KAS-u, że są zainteresowani, żeby właśnie to rondo wjeżdżające do Jeleniej Góry, czyli pierwsze, jak wjeżdżamy od strony Wrocławia, właśnie było przez nich zagospodarowane w sposób taki bardzo atrakcyjny, podkreślający z jednej strony urok samej Jeleniej Góry, ale też i atrakcyjność uczelni. Byliśmy zadowoleni i od razu oczywiście wyraziłem zgodę na to. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa, bardzo dobry pomysł, dlatego że młodzież ma świeże spojrzenie. Kierowaliśmy się przede wszystkim ilością nasadzeń. Bardzo mądrą koncepcją, która zabezpiecza rośliny przed śniegiem, przed solą przede wszystkim w okresie zimowym, a także przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Oprócz tego właśnie na tym rondzie są tak dobrane rośliny, które będą miały swój okres kwitnienia w przeróżnym czasie. A zatem będą kwitły od wiosny do późnej jesieni, a więc tak, jak nam na tym zależało. Planujemy 1 czerwca uroczyste odsłonięcie, otwarcie do użytku naszego ronda. Będzie to wielkie święto, wielka feta. Serdecznie już dziś zapraszamy.